kto będzie najlepszy i wystartowali. Znakomicie wydawało się wypchnął Krzysztof Bast Andrzeja Chuszcza, ale w tej chwili niecodzienna sytuacja, bowiem zawodnik w kasku czerwonym dwoma kołami wjechał na murawę świętokłowickiego toru, ale już wszystko w porządku, już zawodnicy jadą do przodu. Tutaj spogląda porządkowy w stronę wieżyczki sędziowskiej. Na razie pan Andrzej Terlecki nie decyduje się na przerwanie wyścigu. Na czele Andrzej Szymański, przed Andrzejem Chuszczą, Krzysztofem Bastem i Maciejem Fabiszczakiem. Ogromna przewaga drużyny zielonogórskiej. W tej chwili widzimy jednak niecodzienna sytuacja. Sytuacja kuriozum przy wejściu w ostatnie okrążenie. Tutaj porządkowi pokazywali, a dokładnie były zawodnik Śląska Świętochowice, pan Krystian Fołtyn, pokazywał białą i czarną chorągiewkę. Tym samym wskazywałoby to na to, że arbiter dzisiejszych zawodów, sędzia z Gdyni, uznał, że iż winny już nieruchomo, już na starcie i wystartowali. I znów na podwójnym prowadzeniu zielonogórzanie, tak jak w pierwszym wyścigu, poczekał Grzegorz Walasek, zwolnił prędkość na pierwszym łuku, przyblokował Kowolika, aby po zewnętrznej mógł do niego dołączyć Grzegorz Kłopot. Tymczasem państwo tego nie widzą, bowiem mamy pierwszych zawodników na ekranach. Przewrócił się tam zawodnik w kasku czerwonym, a więc Sebastian Kowolik, ale podniósł się szybko. W tej chwili kontynuuje jazdę. Nie wiem, czy będzie zjeżdżał z toru, czy kontynuował jazdę, bowiem w tej chwili goni go już Grzegorz Kłopot, ostatniego Sebastiana Kowolika. Już w tej chwili Kowolik zdecydował się na zjechanie z toru po tym uślizgu spowodowanym z własnej winy. Po prostu nie utrzymał motocykla na łuku. I zgodnie z przewidywaniami prym w pierwszej części zawodów wiodą zielonogórzanie na czele, daleko z przodu Grzegorz Kłopot. Drugi jedzie Grzegorz Walasek, trzeci nie liczy się w ogóle w stawce tych jeźdźców. Zbigniew Krakowski. No i ciekaw jestem, jak czy nawiąże Kasprzak wyrównaną walkę z Chrisem Lewisem. Zgodnie z przewidywaniami pierwszy łuk wygrał Anglik, choć teraz w kasku czerwonym Zenon Kasprzak wysuwa się na prowadzenie. No i cóż, niespodzianka. Może to taka zasłona dymna, zapowiadał Zenon Kasprzak, że nie będzie tu rewelacji z jego strony. A tymczasem spokojnie można nazwać rewelacją występ tego zawodnika w trzecim biegu, bowiem on, 37-letni wychowanek Leszczyńskiej Unii, prowadzi nad piątym zawodnikiem ubiegłorocznego cyklu Grand Prix, a 11 zawodnikiem w tym roku. Zenon Kasprzak, zbliża się do niego Chris Lewis, już zgarbiona sylwetka zawodnika w kasku żółtym, chyba zaatakuje po wewnętrznej, wydawało się, że za szeroko odejdzie Kasprzak, ale nie, Zenon Kasprzak skrócił do krawężnika, no i nie może sobie Lewis poradzić z zawodnikiem gospodarzy. No i brawa dla zawodnika w kasku czerwonym, bowiem Zenon Kasprzak spłatał psikusa drużynie zielonogórskiej tego rocznego cyklu Grand Prix. I już wystartowali. No i cóż, wydawało się, że faworytami tego wyścigu są gospodarze. Tymczasem na czele czerwony hełm Sebastiana Kowolika. Drugi jedzie Andrzej Szymański, trzeci Andrzej Chuszcza. Stawkę czterech jeźdźców zamyka słabiutki Zbigniew Krakowski. No i kolejna niespodzianka. Sebastian Kowolik, który w pierwszym swoim gościgu zanotował drobny upadek, nie ukończył tego biegu. Teraz prezentuje się wyśmienicie, imknie do przodu po swoje kolejne trzy punkty. Tymczasem z tej rywalizacji zrezygnował Zbigniew Krakowski. Ale państwo tego nie widzą, bowiem my oglądamy Sebastiana Kowolika w akcji, Andrzeja Chuszczę i jadącego daleko, daleko za Andrzejem Chuszczą
Andrzeja Szymańskiego. Ostatnie okrążenie tego wyścigu, zapewne nic już się nie zmieni, jakiś tylko wypadek losowy mógłby Kowalikowi odebrać te 3 punkty, ale brawa dla tego zawodnika od garstki. Kto wygra start? Zenon Kasprzak, Grzegorz Kłopot, Jacek Polker i Grzegorz Walasek. Już wystartowali, ale znakomicie wystartował Grzegorz Walasek. Zszedł z dużej na wewnętrzną i on prowadzi w tym wyścigu. Zanim w pogoń udał się Grzegorz Kasprzak. Trzeci jedzie Grzegorz Kłopot, czwarty Jacek Polker. Na razie nie mogliśmy tutaj podziwiać jakiejś efektownej walki na tym długim torze. Z reguły decydował start. Pierwsze 30 metrów, pierwszy wyjazd. Tak było i tym razem. Grzegorz Walasek wydaje się być dzisiaj dobrze dysponowany i chyba wszystko wskazuje na to, że odniesie triumf w tym wyścigu. Drugi Zenon Kasprzak zachowuje stałą odległość od Walaska. Próbuje jeszcze Nestora Polskich Torów ścigać Grzegorz Kłopot, ale wszystko wskazuje na to, że ten wyścig zakończy się zwycięstwem gości 4-2 i Zielonogórzanie podwyższą swoje prowadzenie do 10 punktów. Grzegorz Walasek, on zwolnił, on wie, że wygrywa ten wyścig spokojnie na jednym kole. Dawid Kujawa w pesku białym. Już wystartowali. Tym razem najlepiej Chris Lewis, dołączy do niego Dawid Kujawa. Tak jest, zawodnik w kasku białym. Przedarł się na drugą pozycję. Trzeci jedzie Kowalik, czwarty Krzysztof Bas. Dawid Kujawa już od dłuższego czasu sygnalizował świetną formę. Dziś dostał tutaj w Świętochłowicach swoją szansę. Jest w składzie i jak na razie spisuje się całkiem dobrze. W tej chwili Zielonogórzanie jadą parą. Dawid Kujawa i Chris Lewis, ale upadł na tor Krzysztof Bas, zawodnik w kasku czerwonym. Niecodzienne dziś zdarzenia mają miejsce z udziałem Krzysztofa Basa. Pamiętają Państwo w pierwszej gonitwie, kiedy przekroczył całą osią motocykla. Wjechał na murawę tutaj świętochłowickiego toru. Teraz upadł, kontynuuje jazdę, ale jakieś 200 metrów za pozostałymi uczestnikami szóstego biegu, a więc Chris Lewis, Dawid Kujawa i Sebastian Kowalik, a więc nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Nie przyniosła oczekiwanych rezultatów roszada trenera Juliana Wasilewskiego. Stoją na starcie i najlepiej ze startu wyszli Zielonogórzanie, Andrzejowie Huszcza i Szymański. Podoba mi się w dzisiejszym spotkaniu Andrzej Szymański, choć teraz wydaje się, że atakowany przez Zenona Kasprzaka da się wyprzedzić, tak jest, ale Szymański jeszcze odszedł na zewnętrzną, na pewno nie da za wygraną. Szymański po zewnętrznej wyprzedza Zenona Kasprzaka, znakomicie. Pierwszy jedzie Andrzej Huszcza, drugi Andrzej Szymański, trzeci Zenon Kasprzak, który szuka swojej szansy po wewnętrznej, ale ex-leszczynianin wydawało się nabrał prędkości. W tej chwili takie tacowanie na tej drugiej i trzeciej pozycji, ale już wszystko po naszej myśli. Pierwszy jedzie Szymański, nadal bardzo szeroko. Znów atakuje Kasprzak po wewnętrznej. Jednak wydaje się, że w tej chwili Zielonogórzanin zdobył ten niezbędny dystans i chyba zostawi w tym wyścigu pokonanym polu Zenona Kasprzaka. Andrzej Huszcza przed Andrzejem Szymańskim. Trzeci jedzie Zenon Kasprzak, który chyba teraz wyprzedzi Szymańskiego. No niesamowita sytuacja. Zajmowaną ligę, a teraz Grzegorz Walasek, Krzysztof Bas, Grzegorz Kłopot i Zenon Kasprzak. Widzimy zawodnika w kasku niebieskim. Wychodzi Zenon Kasprzak na prowadzenie. Znakomicie rozegrał ten pierwszy łuk po zewnętrznej. Drugi Grzegorz Walasek. Teraz wydawało się, że trzeci jest Kłopot, a czwarty Bas. Ale zarzuciło tam motocykl Grzegorza Kłopota i on jedzie teraz jako ostatni. My emocjonujemy się natomiast pojedynkiem o tą pierwszą lokatę. Na razie zajmuje ją Zenon Kasprzak, ale wydaje się, że Grzegorz Walasek jest nieugięty i będzie się starał dogonić swojego bardziej doświadczonego, no i jeszcze bardziej utytułowanego kolegę. Jak na razie
nie zanosi nam się tutaj, żeby jakoś zbliżył się mocniej Grzegorz Walasek do Kasprzaka. Ten wybrał optymalny tor jazdy, gna po swoje kolejne 3 punkty, zgina się gdzieś tam Grzegorz Walasek, ale chyba nic nie wskóra w tym wyścigu, bowiem jako pierwszy szachownicę obejrzy w tej gonitwie